Druga edycja zawodów biegowo-rowerowych, Patrol Graniczny, odbędzie się w maju w gminie Lubawka. Patrol Graniczny to kontynuacja wydarzenia, które kiedyś organizowane było w Lubawce, czyli biegu wopisty. Kiedyś były Wojska Obrony Pogranicza i tak też nazywał się ten bieg, był to bieg wopisty. Sam miałem przyjemność startować w tym biegu kiedyś jeszcze. Z tego co pamiętam, to był bieg na 3 lub 4 edycje były na dystansie 22 km i bodajże raz udało się zrobić taki dystans 44 km, dwie pętle. Przez kilka lat nie odbywał się ten bieg i w ubiegłym roku postanowiliśmy, że spróbujemy reaktywować. Może to nie jest dosłownie to samo, ale coś bardzo podobnego. No, tereny są przepiękne, zresztą są bardzo chwalone przez zawodników, którzy w październiku z całej Polski przyjechali. Wszyscy byli naprawdę bardzo zadowoleni i zachwyceni tymi terenami, trasami, które no, jeszcze nie są tak bardzo mocno uczęszczane jak wiele w naszym kraju. W tym roku impreza zostanie po raz drugi zorganizowana pod nazwą Patrol Graniczny. Pierwsza edycja, myślę, że odniosła sukces. W pierwszej edycji 10 października wzięło udział około 300 osób. W tym roku planujemy około 500 osób. Mamy nadzieję, że będzie to tak bardzo blisko tej liczby. Zapraszamy na 22 maja. Mamy nadzieję, że do tego czasu te obostrzenia już w Polsce będą mniejsze i będziemy mogli te zawody zrealizować. Wtedy odbyła się ta edycja dopiero na jesień, dlatego że środki otrzymaliśmy unijne dość późno. To też związane było z COVID-em i z przesunięciem tych wszystkich procedur. Natomiast w tym roku realizujemy to tak, jak planowaliśmy w ubiegłym, na wiosnę. Będzie bardzo podobnie. Będą dwa dystanse, 20 do wyboru kilometrów lub 53 i do wyboru sposób pokonania trasy, czyli biegnąc lub jadąc na rowerze górskim. Zmieniliśmy tylko godziny startów. Godzina startu dla biegu na 53 km będzie o 7.30, o 8.00 dla 20 km i odpowiednio start dla rowerzystów na 53 km o 9.30 i o 10 na 20 km. Zawodnicy, którzy wezmą udział w wydarzeniu, mogą liczyć na przygotowane przez organizatorów pamiątki. Każdy uczestnik zawodów, który ukończy bieg, tradycyjnie otrzyma pamiątkowy medal. Przed startem, przy odbiorze numeru startowego, który też jakby jest taką pamiątką, każdy otrzyma żele energetyczne, napój izotoniczny plus kubek silikonowy wielokrotnego użytku, a z tymi kubkami wychodzimy jakby naprzeciw ochronie środowiska. Nie używamy kubków jednorazowych, to jest kubeczek, który jest taki składany, można się napić, schować w kieszeń, schować w plecak i używać go, tak jak mówię, wielokrotnie. Także, a na koniec oczywiście zapraszamy na posiłek. W ubiegłym roku robili to opawianki. Jak w tym roku będzie, jeszcze nie wiemy, bo jesteśmy na etapie tych przygotowań, ale myślę, że nie będzie gorzej niż było w ubiegłym roku. Obecnie na trasie zawodów odbywają się przygotowania oraz treningi indywidualne. Treningi odbywają się regularnie, jednak każdy robi to indywidualnie ze względu na obecne obostrzenia. My na przykład w najbliższą niedzielę obiegamy tą trasę, sprawdzić jak to wygląda, gdzie musimy coś jeszcze poprawić. Jeżeli ktoś ma ochotę, może również wystartować, znaczy pobiec, przebiec, pojechać na rowerze, tylko zwracamy uwagę, że nie może to być taki trening zorganizowany, zmasowany, trzeba zachować dystans społeczny, maseczki i tak dalej. No bo do 18 mamy te pełne obostrzenia, co będzie dalej, zobaczymy. Poza rywalizacją sportową ważnym aspektem jest współpraca polsko-czeska, podkreśla koordynator imprezy Arkadiusz Dybiec. Współpraca z poprzednim starostą zaclerskim, zaclerza Mirkiem Wlasakiem była bardzo, bardzo dobra i z obecnym starostą Aleszem Waniczkiem też jest naprawdę bardzo fajna. Ja tu muszę dodać, że obecny starosta w ubiegłym roku sam z nami objeżdżał trasę, sam osobiście znakował po czeskiej stronie tą trasę, bardzo, bardzo nam pomógł, wypromował tu w tym rejonie Zaclerz, Trutnow. Także dzięki niemu myślę, że głównie mieliśmy bardzo dużo zawodników właśnie z Czech. Nie wiem, jak będzie w tym roku, dlatego że na obecną chwilę ograniczenia są takie, a nie inne i tutaj jakby możliwość startu zawodników z Czech są bardzo ograniczone. To też jest związane z tym, że bierzemy pod uwagę, gdyby okazało się, że czeska strona nie zmniejszy tych ograniczeń do 22 maja,
skrócimy tą trasę o 2 km, po prostu nie będziemy wbiegać, wjeżdżać na rowerze na stronę czeską, tylko po granicy od Różowego Palouczka do drogi Niedamirów-Zaclesz pobiegniemy, pojedziemy na rowerze zielonym szlakiem. Także to jest skrócenie trasy o około 2 km, więc trasy będą miały albo 18, albo 51 km. Osoby, które chcą spróbować swoich sił i wziąć udział w wydarzeniu, mogą już dziś zapisać się na nie. Wszelkie informacje, praktycznie każdego dnia na fanpage'u na Facebooku Patrol Graniczny 2 jest utworzone wydarzenie i tam wszelkie informacje możemy uzyskać. Zapisać możemy się poprzez portal Daty Sport, również Patrol Graniczny 2. Dostępnych miejsc jest 500, w tej chwili zapisanych jest 351 osób. Ja zwracam też uwagę, że to są zawody, owszem, ale można też sobie wziąć udział w nich czysto rekreacyjnie. Tu nie ma jakiegoś limitu czasowego, który by ograniczał w bardzo mocny sposób i powodował, że mogą startować tylko profesjonaliści. Nie, w ubiegłym roku też startowały osoby, które biegają, jeżdżą na rowerze rekreacyjnie, doskonale dały sobie radę. Cieszymy się, że wszyscy bezpiecznie dotarli do mety, także serdecznie zapraszam wszystkich. Ograniczenie jest tylko takie, że w przypadku startu na rowerach na 53 km mogą startować tylko osoby pełnoletnie. W przypadku dystansu 20 km w biegu osoby od 16 roku życia za zgodą rodziców, opiekunów prawnych. Natomiast jeżeli chodzi o rower na 20 km mogą startować osoby jeszcze młodsze, ale za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy będą na miejscu w trakcie zawodów.